Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział 9. Jak czytać Biblię? Bibliści żartują, że istnieją dwa przeciwne sposoby badania Biblii. Jednym z nich jest studiowanie Biblii przy pomocy teleskopu, gdy bierzemy pod lupę całą księgę i staramy się znaleźć w niej Boży plan. Drugim zaś sposobem jest studiowanie Biblii przy pomocy mikroskopu, gdy bierzemy tylko jeden werset. Rozbieramy go na części i analizujemy. Teraz pozwólcie, że prześledzę w dużym skrócie za pomocą teleskopu cztery Ewangelie i dzieje apostolskie. Zacznijmy od Ewangelii Mateusza. Czasem, gdy rozmawiam z ludźmi i szukam kogoś do pomocy w kościele lub w zadaniach misyjnych, słyszę takie zdanie: Weź tego lub tamtego. Oni nic nie robią i będą mieli dużo czasu, aby ci pomóc. Odpowiadam od razu: Nie, dziękuję. Nie chcę żadnego człowieka, który nic nie robi. Nie chcę człowieka, który nie ma nic do roboty. Zobaczcie, Pan Jezus znalazł Mateusza siedzącego w komorze celnej, był wtedy w pracy. Pan nie powołał człowieka, który miał dużo czasu i nic nie robił. Pan powołał kogoś, kogo znalazł przy pracy i powołał go do nowej pracy. Nie wiemy zbyt wiele o tym, czego Mateusz dokonał po śmierci Pana, z wyjątkiem tego, że napisał tą Ewangelię. Ale cóż to za książka? Nie wiemy skąd pochodził Mateusz, ani dokąd poszedł po zesłaniu Ducha Świętego. Wiemy, że jego stare imię to Lewi. Wiemy, że jego stare imię odeszło wraz z jego starym życiem. Klucz do Ewangelii Mateusza to Mesjasz Żydów i Zbawiciel Świata. Przypuszcza się, że ta Ewangelia została napisana około 12 lat po śmierci Chrystusa i że jest pierwszą spisaną Ewangelią. Zawiera ona bardzo dokładny opis życia Jezusa Chrystusa. Wiemy, że ta Ewangelia była pisana z myślą o Żydach i jest to ostatnie poselstwo Boga do narodu żydowskiego. W Ewangelii Mateusza mamy ponad 100 cytatów ze Starego Testamentu. Mateusz próbuje przekonać Żydów, że Jezus był synem Dawida, prawowitym królem. Mateusz mówi dużo o królestwie, o jego tajemnicach i zasadach panujących w królestwie, na przykład w kazaniu na górze. Opisuje także odrzucenie króla. Teraz pozwólcie, że zwrócę Waszą uwagę na pięć wielkich kazań, jakie znajdziemy w Ewangelii Mateusza. W nich mamy skrócone przesłanie całej tej księgi. 1 kazanie na górze Ewangelia Mateusza rozdziały od 5 do 8 Zobaczcie jak wiele porównań Pan używa wskazuje na sól na światło na świecę na płaszcz na deszcz na szafę Chrystus często używał zwykłych rzeczy jako ilustracji mówił tak że każdy mógł go zrozumieć Kiedyś usłyszałem taką rozmowę Kobieta urodzona w wali powiedziała, że jej zdaniem Chrystus był Walijczykiem, a Anglik odpowiedział nie, on był Żydem. Ona oświadczyła, na pewno był Walijczykiem, bo mówi tak, że mogę Go zrozumieć. Chrystus nie miał wokół siebie reporterów ani pisarzy, którzy mogliby zapisać Jego kazania, a jednak ludzie pamiętali je wiele lat po tym, jak je usłyszeli. Prawo Boga dla Izraela zostało podane ludziom przez Mojżesza na Górze, a tu widzimy, że Chrystus przedstawia swoje zasady także na Górze. Prawo Mojżesza odnosi się do zewnętrznych aktów, ale to kazanie Pana Jezusa odnosi się do życia wewnętrznego. Jak słońce jest jaśniejsze niż świeca, tak kazanie na Górze jest jaśniejsze niż prawo Mojżesza. Ono mówi nam, Jakimi chrześcijaninami powinniśmy być: światłami świata, solą ziemi, cichymi w naszych uczynkach, ale wielkimi w skutkach. Co bardzo ciekawe, aż dwanaście razy w tym kazaniu występuje słowo Powiadam Wam. Dwa. Drugie kazanie zostało wygłoszone do dwunastu w dziesiątym rozdziale Mateusza, gdy wysyłał ich do służby. Można tam zauważyć, że w kółko padają słowa, które dzisiaj cytowane są przez ludzi także nieodrodzonych. Na przykład: Otrząśnijcie kurz z waszych nóg, albo Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. 3. Kazanie na wolnym powietrzu. Chcesz wiedzieć, jakie jest najlepsze miejsce do kazań? Zacznij głosić na ulicy. Jeżeli chcesz, aby ludzie cię słuchali, Musisz przedstawić to, co mówisz w jasny i wyraźny sposób. Głosząc na ulicy, musisz znać dobrze Pismo Święte, ale musisz także myśleć o tym, kto cię słucha i mówić w zrozumiały dla nich sposób. Pewien młody człowiek wygłaszał kazanie na ulicy w Londynie, kiedy podszedł do niego jakiś ateista i powiedział: Człowiek, który wynalazł gaz, zrobił więcej dla świata niż Jezus Chrystus. Młody kaznodzieja nie umiał mu odpowiedzieć i tłum zaczął się z niego śmiać. Gdy nagle wstał inny człowiek i odpowiedział: Oczywiście, że ten człowiek ma prawo do swojej opinii, ale przypuszczam, że gdyby był umierający, nie posłałby po pracownika zakładów gazowych, ale raczej po kogoś, kto zna słowo Boże i powie mu, jak uchronić się przed piekłem wiecznym. Właśnie w tym momencie ludzie zaczęli się śmiać już z ateisty. 4. Kazanie o nieszczęściach. Ostatni apel Chrystusa do narodu żydowskiego znajdziemy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 23. Przeczytaj uważnie, a zobaczysz tam osiem nieszczęść. Można je w ciekawy sposób zestawić z dziewięcioma błogosławieństwami skazania na górze. Zauważcie, że zakończenie tego kazania o nieszczęściach jest najbardziej patetyczną wypowiedzią w całej posłudze Chrystusa. Mówi, oto wasz dom zostanie pusty. Do tego czasu był to dom ojca mego lub dom mój, ale teraz Pan mówi, jest to dom twój. Nie musieliśmy długo czekać, już w 70. roku przyszedł Tytus z Armią Rzymską i zrównał Jerozolimę z Ziemią. Abraham nigdy nie kochał Izaaka bardziej niż Jezus kochał naród żydowski. Trudno było Abrahamowi oddać Izaaka, ale wydaje mi się, że o wiele trudniej było Synowi Bożemu oddać Izrael i Jerozolimę. 5. Piąte kazanie zostało wygłoszone do jego uczniów. Zobaczcie, jak mało go rozumieli. Kiedy jego serce pękało ze smutku, oni zwrócili uwagę na wspaniałe budynki świątyni. Zobaczcie, co im Pan odpowiedział. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Teraz przejdziemy do Ewangelii Marka. Cztery Ewangelie są niezależne od siebie. Każda to osobne spojrzenie na Chrystusa, żadna nie została skopiowana z innej, i każda jest zupełnie inna od reszty. To jakby cztery patrzenia na tą samą sprawę. Mateusz pisze do Żydów, Marek do Rzymian, Łukasz pisze do nawróconych Pogan. U Marka nie znajdziesz opisu długich kazań. Rzymianie byli szybcy i aktywni, dlatego Marek musiał skondensować rzeczy. W Ewangelii Marka słowa zaraz, prosto, natychmiast występują 41 razy. Każdy rozdział, oprócz pierwszego, siódmego, ósmego i czternastego. Rozpoczyna się od literki I. Tak jakby nie było przerwy w posłudze Chrystusa. Być może najważniejszym rozdziałem, w którym widzimy jego moc, jest rozdział 5. W Ewangelii Marka w rozdziale 5 znajdziemy trzy bardzo tragiczne przypadki: opętanie człowieka przez legion demonów, nieuleczalna choroba i śmierć dziecka. Te wszystkie sytuacje były i są całkowicie poza kontrolą ludzi, ale Jezus Chrystus je rozwiązał. Pierwszy człowiek był opętany przez legion diabłów, legion to około 6 tysięcy osób. Ludzie, koło których mieszkał, nie mogli Go związać nawet łańcuchami, gdyż je rozrywał. Przypuszczam, że wielu mężczyzn i kobiet bało się tego człowieka. Zobaczcie, ludzie boją się cmentarzy nawet za dnia. Ale ten człowiek mieszkał tam w nocy. Opętany człowiek krzyczał, gdy zobaczył Jezusa Chrystusa: Cóż mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, abyś mnie nie dręczył. Lecz Jezus przyszedł nie po to, aby go dręczyć, ale aby go uwolnić. Następnie mamy historię kobiety cierpiącej na upływ krwi. Gdyby żyła ona dzisiaj przypuszczam, że wypróbowałaby każde lekarstwo dostępne w aptece. Uznalibyśmy ją za beznadziejny przypadek i wysłali do szpitala. Ktoś powiedział, w oprzyciu jego szaty było więcej lekarstwa niż we wszystkich sklepach aptekarskich w Palestynie. Ona tylko dotknęła się go i została uzdrowiona. Trzeci cud to wskrzeszenie córki Jaira Widzicie, że manifestacja mocy Jezusa jest coraz większa, bo kiedy On przybył, dziecko było martwe, ale On przywrócił je do życia. Nie mam wątpliwości, że dawno, dawno temu Bóg, gdy planował przyjście Jego Syna na ziemię, ten cud był przez Boga zaplanowany. Pan Jezus nie był tam przypadkowo, ale Bóg zaplanował, że znalazł się właśnie w tym miejscu i właśnie w tym czasie. Pamiętam, że pewnego razu zostałem wezwany do wygłoszenia kazania pogrzebowego i przejrzałem cztery Ewangelie, aby znaleźć jedno z kazań pogrzebowych Chrystusa. Ale wiecie, że on nigdy takiego kazania nie wygłosił. Nasz Pan odwołał każdy pogrzeb, w którym mógł uczestniczyć. Umarli budzili się, gdy słyszeli Jego głos. Ewangelia Łukasza. Przejdźmy teraz do Ewangelii Łukasza. Nie wiemy, czy Łukasz był Żydem, czy poganinem, choć więcej poszlak wskazuje na to, że był poganinem. Zauważcie, że jego imię nie występuje ani w tej księdze, ani w księdze Dziejach Apostolskich, którą także napisał. Imię Łukasza znajdziesz trzy razy w listach: w liście do Kolosan, Tymoteusza i Filemona. Zobaczcie, on cały czas trzyma się w tle. Niestety dziś spotykam wielu chrześcijańskich pracowników, którzy zrujnowali swoje życie, przez to że ich imiona i nazwiska ciągle się gdzieś pojawiają. Pierwszy raz widzimy Łukasza w Dziejach Apostolskich w rozdziale 16. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy im głosili dobrą nowinę. Tak napisał Łukasz Dzieje apostolskie, rozdział 16 Łukasz nigdy nie pisał o sobie jako o naocznym świadku posługi Chrystusa, ani też, że był jednym z siedemdziesięciu uczniów posłanych przez Pana, choć niektórzy bibliści uważają, że mogło tak być. Przypuszcza się, że jego Ewangelia napisana została według tego, co dowiedział się od Pawła Apostoła. Tak samo jak Ewangelia Marka była napisana z relacji Apostoła Piotra. Ewangelia Łukasza jest również nazywana Ewangelią dla pogan i uważa się, że została napisana, gdy Paweł był w Rzymie około 27 lat po śmierci Chrystusa. Jedna trzecia tej Ewangelii jest tylko w niej, co ciekawe nie znajdziemy jej w innych Ewangeliach. Pewien nauczyciel biblijny słusznie kiedyś zauważył, że w Ewangelii Łukasza mamy siedem głównych cech. 1. Jest to Ewangelia chwały i pieśni. Znajdujemy tu pieśni Zachariasza, pieśń Elżbiety, Marii, Simeona, Aniołów i wiele innych. 2. To Ewangelia uwielbienia. Wiele razy czytamy tu o tym, że ludzie wielbili Boga, widząc wielkie dzieła Pana Jezusa. 3. To Ewangelia modlitwy. Dowiadujemy się z niej, że Jezus Chrystus modlił się wiele razy i wiele godzin. Modlił się w ciągu dnia i modlił się przez całą noc. Prawie każde wielkie wydarzenie w jego posłudze było poprzedzone modlitwą. 4. To Ewangelia o kobiecości. Łukasz wspomina wiele wspaniałych rzeczy, które Chrystus zrobił dla kobiet. I tu mała dygresja. Kiedyś pewien człowiek próbował mnie przekonać, że Mahomet zrobił więcej dla kobiet niż Chrystus. Powiedziałem mu, że gdyby kiedykolwiek był w krajach islamskich, to wstydziłby się za taką uwagę. Oni bardziej dbają o swoje osły niż o swoje żony i matki. 5. To jest Ewangelia ubogich i pokornych. Kiedy głoszę na ulicy, zawsze spotykam tam zwykłych ludzi. Zazwyczaj nauczam z Ewangelii Łukasza. Są tam opisani zwykli ludzie tamtych czasów. Są tam pasterze, chłopi. Mamy historię bogacza i łazarza. Ta Ewangelia mówi nam o tym, że pewnego dnia Pan Jezus wszedł do synagogi, otwarł księgę Izajasza i znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, abym głosił Ewangelię ubogim. Jeżeli Kościół nie głosi Ewangelii ubogim, to znaczy, że dla Kościoła nadszedł ciemny czas. Whitfield pracował wśród górników, Wesley wśród zwykłych ludzi i my powinniśmy głosić Ewangelię przede wszystkim ubogim. 6. Jest to Ewangelia dla zagubionych, kobieta opętana przez siedem demonów, łotr na krzyżu, przypowieść o zagubionej owcy i zagubionym synu. 7. Jest to Ewangelia Tolerancji. Kto zdobywa duszę, jest mądry. Chcesz zdobyć ludzi dla Chrystusa, nie krzycz na nich. Niektórzy ludzie myślą, że muszą zburzyć rusztowanie, zanim zaczną budować budynek. To bardzo smutne. Słyszałem historię, że pewien stary pastor zaprosił kiedyś młodego brata, aby wygłosił kazanie. Ten młody człowiek zbeształ ludzi. A kiedy wrócił do domu, zapytał starego pastora, jak mu poszło. On powiedział, że gdy miał starą krowę i chciał mieć z niej mleko, karmił ją dobrze, a nie beształ jej. Chrystusa słuchało wielu celników, bo prawie wszystko, co mówił pan Jezus, było o Bożej łasce dla grzeszników, którzy chcą się uwolnić od swoich grzechów. Spójrz na przypowiedź o faryzeuszu i celniku. Chrystus powiedział, że celnik poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie dumny faryzeusz. Następnie jest przypowieść o dobrym Samarytaninie. Uczyniła ona więcej, aby pobudzić ludzi do filantropii i życzliwości dla ubogich, niż cokolwiek, co zostało powiedziane na tej ziemi przez ostatnie sześć tysięcy lat. Jeśli chcesz dotrzeć do ludzi, którzy się z tobą nie zgadzają, nie bierz kija, aby ich powalić, a potem próbować ich podnieść. Bo kiedy Pan Jezus zajmował się błądzącymi grzesznikami, był dla nich tak czuły, jak matka jest czuła dla swojego chorego dziecka. Ewangelia według Jana Jan był najmłodszym uczniem i miał być pierwszym ze wszystkich, którzy chcieli Chrystusa naśladować. Jest on nazwany uczniem, który miłował Pana. Nie ma wątpliwości, że Chrystus nie kochał Jana bardziej niż innych uczniów, ale Jan kochał go najbardziej ze wszystkich uczniów. Myślę, że Jan dostał się do wewnętrznego kręgu, a my też możemy się tam dostać, jeżeli tylko zechcemy. Chrystus trzyma drzwi otwarte, a my możemy po prostu wejść do środka. Zauważyliście, że prawie cała jego Ewangelia jest zupełnie inna od pozostałych Ewangelii? Mateusz zaczyna od Abrahama, Marek od Izajasza, Łukasz od narodzenia Jana Chrzciciela, a Jan od samego Boga. Mateusz określa Chrystusa jako Mesjasza Żyda, Marek jako aktywnego pracownika. Łukasz zwraca uwagę na naturę człowieka w Jezusie Chrystusie, a Jan przedstawia go jako Boga i osobistego Zbawiciela każdego człowieka. Jan przedstawia Jezusa Chrystusa jako pochodzącego z łona Ojca. Centralną myślą w tej Ewangelii jest udowodnienie boskości Chrystusa. Gdybym chciał udowodnić jakiemukolwiek człowiekowi, że Chrystus jest Bogiem, wziąłbym go bezpośrednio do tej Ewangelii. Słowo nawróćcie się nie występuje tu ani razu, ale słowo wierzyć występuje 98 razy. Zobaczcie, co Jan zawarł w swojej Ewangelii: skupił się na bóstwie Jezusa Chrystusa, i świadectwo to pojawia się siedem razy: Świadectwo Ojca, Jan 5 rozdział, czytamy, a Ojciec, który mnie posłał, On świadczy o mnie. Świadectwo Syna w ósmym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, odpowiedział im Jezus: Chociaż ja świadczę samo sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe. Powiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie skąd przyszedłem i dokąd idę. 3. Dzieła Chrystusa świadczą o tym. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana czytamy: Jeśli nie wykonuję dzieł mojego Ojca, nie wierzcie mi, a jeśli wykonuję, choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w nim. 4. Pismo Święte. Ewangeli Jana w piątym rozdziale czytamy, bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. 5. Jan Chrzciciel. W pierwszym rozdziale Ewangeli Jana czytamy świadectwo Jana Chrzciciela. Ja to widziałem i świadczę, że on jest Synem Bożym. 6. Uczniowie. W piętnastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy: Ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. 7. Duch Święty. Dalej w piętnastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy takie słowa: Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja do was pośle od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. Oczywiście, jest wiele innych dowodów, które pokazują boskość Jezusa Chrystusa, ale myślę, że te każdemu wystarczą. Gdybym poszedł do sądu i miał siedmiu świadków, których zeznania nie dałoby się złamać, myślę, że miałbym wygraną każdą sprawę. W Ewangelii Jana pojawia się jeszcze bardzo ciekawy wątek: Pan Jezus siedem razy mówi o sobie samym: Ja jestem. Oczywiście wiemy, że jest to porównanie do tego, co Bóg powiedział z gorącego krzaku do Mojżesza. Ja jestem. Tak przedstawił się Bóg. I w ten sam sposób siedmiokrotnie przedstawia się Jezus Chrystus. 1. Ewangelia Jana, rozdział 6. Pan mówi: Ja jestem chlebem. 2. Ewangelia Jana, rozdział 8. Pan Jezus mówi: Ja jestem światłem świata. 3. Ewangelia Jana, rozdział 10. Pan Jezus mówi: Ja jestem bramą. 4. Ewangelia Jana, rozdział 10. Pan Jezus mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. 5. Ewangelia Jana, rozdział 11. Pan Jezus mówi, ja jestem z martwych wstaniem i życiem. 6. Ewangelia Jana, rozdział 14. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. 7. Ewangelia Jana, rozdział 15. Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy roślami. Przejdźmy teraz do księgi dziejów apostolskich. Nazywam tą księgę dziejami apostolskimi, ale tak naprawdę są to dzieje Kościoła, ciała Chrystusa. Przez całą księgę dziejów apostolskich porażka zmienia się w zwycięstwo. Pierwsi chrześcijanie byli często prześladowani, ale im bardziej byli prześladowani, tym mocniej głosili słowo Boże. Mimo iż byli zabijani, to zawsze odnosili zwycięstwo gdyż kolejni ludzie nawracali się do Chrystusa. Ewangelia Łukasza była poświęcona Chrystusowi w ciele, dzieje apostolskie Chrystusowi w kościele. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, co Chrystus uczynił w swoim upokorzeniu, a w dziejach apostolskich czytamy o tym, co Chrystus uczynił w swoim wywyższeniu. W przypadku większości ludzi ich praca kończy się w momencie śmierci, ale w przypadku Chrystusa dopiero się zaczęła. Pan powiedział: Większe dzieła niż te będziecie czynić, bo ja idę do Ojca Mego. I tak właśnie się stało. Klucz do tej księgi znajdziesz w pierwszym rozdziale w wersie 8. Pan Jezus powiedział: Ale przyjmijcie Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie. W całej Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Autorem Księgi Dziejów Apostolskich jest Łukasz. Nie wiedzielibyśmy, jak zmagał się pierwszy Kościół, gdyby nie Łukasz. Nie wiedzielibyśmy też tak wiele o Pawle, gdyby nie Łukasz. Były cztery rzeki wpływające do Edenu. Mamy cztery Ewangelie, z których płynie jedna i ta sama rzeka wody żywej. Dzieje apostolskie można podzielić na trzy części. Część pierwsza – założenie Kościoła. Część druga – wzrost Kościoła. Część trzecia – rozesłanie misjonarzy. Wierzę, że im bardziej zbliżymy się do sposobu przedstawiania Ewangelii przez apostołów, tym większy sukces odniesiemy w dzisiejszym świecie. W dziejach apostolskich znajduje się dziesięć wspaniałych kazań. I myślę... Że jeśli dobrze je zrozumiesz, to będziesz miał całkiem dobre zrozumienie tej księgi i tego, jak głosić Ewangelię niewierzącym. Pięć z tych kazań zostało wygłoszonych przez Piotra, jedno przez Szczepana, cztery przez Pawła. Wyrażenie: Jesteśmy świadkami przewijało się przez całą tą księgę. Dziś niestety chrześcijanie mówią często: Jesteśmy elokwentnymi kaznodziejami. Powinniśmy jednak powrócić do tego, aby mówić, jesteśmy świadkami. Niestety, ta nasza elokwencja może uczynić wiele zła, a nasi słuchacze mogą odnieść wrażenie, że jesteśmy ponad to, by być prostymi świadkami. A to bardzo źle o nas świadczy. Przejdźmy teraz do krótkiego omówienia kazań, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich. 1. Kazanie Piotra w Dzień Pięćdziesiątnicy. Ktoś powiedział, że obecnie potrzeba około trzech tysięcy kazań, aby nawrócić jednego Żyda. Ale tutaj trzy tysiące Żydów zostały nawrócone przez jedno kazanie. Kiedy Piotr świadczył o Chrystusie i dawał świadectwo, że On umarł, z martwych wstał. To Bóg to uhonorował. 2. Piotr głosi kazanie w krużgankach Salomona. Krótkie kazanie, ale wykonało wspaniałą pracę. Nie dotarli tam przed godziną trzecią i wierzę, że Żydzi nie mogli aresztować człowieka po zachodzie słońca, a jednak w tym krótkim czasie pięć tysięcy osób zostało nawróconych. Co on głosił? Posłuchajcie. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, od wersu czternastego. Wy wyparliście się świętego i sprawiedliwego, prosiliście o uwolnienie wam mordercy i zabiliście dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych czego my jesteśmy świadkami. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone. 3. Piotr wygłasza kazanie do arcykapłanów. Arcykapłani aresztowali ich i domagali się wiedzy, jaką mocą dokonywali tych wielkich rzeczy. Przez imię Jezusa Chrystusa ten człowiek stoi tu przed wami zdrowy, odpowiedział Piotr. Zapewne znacie tą historię, kiedy Johnowi Banianowi powiedziano, że zostanie zwolniony z więzienia, jeśli nie będzie więcej głosił, powiedział. Jeśli mnie tylko wypuścicie, będę głosił od jutra. 4. Świadectwo Piotra przed najwyższą radą. Nakazali im, aby nie głosił w imię Chrystusa. Nie wiem, co mogliby robić, gdyby im tego zabroniono. Niestety Niektórzy dzisiejsi kaznodziejowie nie mieliby żadnych kłopotów, gdyby zabroniono im głosić i mogliby sobie z tym bardzo dobrze żyć. Uczniowie widzieli tylko to, czego nauczyli się w ciągu trzech lat spędzonych z Jezusem, słuchając jego kazań i widząc jego cuda. Widzieli te rzeczy i widzieli, że były, a kiedy Duch Święty stąpił na nich, nie mogli się powstrzymać od mówienia o nich. 5. Kazanie Szczepana. Wygłosił on najdłuższe kazanie w dziejach apostolskich. Doktor Bonar powiedział kiedyś: Czy zauważyłeś, bracie, że kiedy Żydzi oskarżyli Szczepana o mówienie bluźnierczych słów przeciwko Mojżeszowi, pan rozświetlił jego twarz tą samą chwałą, którą jaśniała twarz Mojżesza, gdy zszedł ze spotkania z góry z Bogiem? 6. Ostatnie kazanie Piotra i pierwsze kazanie do Pogan. Zauważmy, że ta sama Ewangelia głoszona jest Poganom, jak i Żydom i przynosi te same rezultaty. Piotr mówił, Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przybaczenie grzechów. Gdy Piotr mówił te słowa, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali tego. Teraz zmienia się postać wiodąca i pojawia się Paweł. Siódme kazanie to kazanie Pawła w Antiochii. Ósme kazanie to kazanie Pawła do Ateńczyków. Dziewiąte kazanie to kazanie Pawła w Jerozolimie. Dziesiąte kazanie to obrona Pawła przed Agrypą. Myślę, że to najwspanialsze kazanie, jakie Paweł kiedykolwiek wygłosił przed Agrypą i Festusem głosił tą samą Ewangelię, co w Jerozolimie. Wszędzie głosił potężny fakt, że Bóg dał Chrystusa na okup za grzech, że cały świat może być zbawiony przez zaufanie Chrystusowi.